nauczycielskiemu i wszystkim uczniom życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności. Byłem niedawno w amerykańskiej szkole, więc tam się mówi, że życzymy health, happiness and prosperity. Chciałem, panie dyrektorze, jeszcze parę słów. Taki piękny. Przy okazji chciałem powiedzieć parę słów. Dostałem od pana dyrektora 3 minuty 14 sekund, które zdałem, więc jeszcze raz serdecznie podziękuję uczniom za udział w konkursach astronomicznych. W konkursie wiedzy kosmicznej w Sieradzu chciałem pogratulować waszym uczniom za zdobycie dobrych miejsc. Hubert Ceglarek zdobył drugie miejsce w konkursie wiedzy kosmicznej. I Wiktoria Tomaszek zdobyła też w Sieradzu pierwsze miejsce w konkursie plastycznym. W konkursie Urania jest to ogólnopolski konkurs wiedzy astronomicznej w Częstochowie przy Akademii Jana Długosza i tam zdobyli miejsca na podium Kinga Adamska, drugie miejsce i Zuzanna Żmik, drugie miejsce, a przygotowywał ich do tego konkursu dyrektor Paweł Malik. Chcę powiedzieć, że Koło Astronomiczne, Wielkopolskie Koło Astronomiczne istnieje 5 lat i w każdym roku wasi uczniowie biorą udział w tym konkursie Urania i w każdym roku zdobywają miejsca na podium, z czego się bardzo wszyscy cieszymy. I w konkursie Astronomika też w Częstochowie brali udział w zeszłym roku i Anna Łucza, Wiktoria Tomaszek i Weronika Lis i też zdobyli pierwsze miejsce, a przygotowała pani nauczycielka Magdalena Burzała. Serdeczne podziękowania. Jeszcze nie zapytałem, panie dyrektorze, więc chciałem powiedzieć, że wszyscy wiemy, że patron waszej szkoły, Jan Paweł II, był wielkim człowiekiem, dokonał wielu wspaniałych rzeczy, ale dla mnie jeszcze jest dodatkowo wielkim, za to, że zrewidował proces Galileusza. Galileusz jest największym, na liście największych astronomów świata, obok Kopernika, obok Keplera i Newtona. I to jest dla mnie, to ma wielkie znaczenie i wielka odwaga i wielka decyzja właśnie naszego Jana Pawła. Kończąc, chcę zaprosić uczniów do konkursu w tym roku, to znaczy do konkursu Urania, do konkursu Astronomika i do konkursu Wiedzy Kosmicznej w Sieradzu i chciałem poinformować, że wybudowaliśmy po 4 latach wspólnym staraniem przy pomocy gminy, samorządu, wybudowaliśmy wreszcie radioelektron 13-metrowej średnicy i pięknie stoi, prezentuje się przy szkole w Cieszyncinie, patrzy gwiazdy i sprowadza szczęście dla wszystkich Wieruszowa i Cieszyncina. Także tyle. Jeszcze raz wszystkie dobre. Dziękuję. Ja tutaj chciałem wyjaśnić, dlaczego 3 i 14.